Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na scenę w pierwszej kolejności panią Iwonę Szczęch, która do nas doszła. Proszę bardzo, zapraszamy. Zapraszamy pana Romana Golca, który również startuje z Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiamy od tych, którzy dzisiaj w ostatniej chwili nie zdążyli do nas dojechać. I zapraszamy do nas tych, którzy, jeżeli są jeszcze, którzy startują z Prawa i Sprawiedliwości, o też zapraszamy. Szanowni Państwo, zobaczcie, jaka jest klasa moich kandydatów na radnych z Komitetu Ponad Podziałami. W innym komitecie już by się obrazili, że to my powinniśmy być tu najważniejsi i tak dalej, i tak dalej. To, szanowni Państwo, to my wybierzemy tych, którzy zechcą sprawować tę funkcję radnych miasta. To Państwo, im więcej tych ludzi jest, tym większa jest gwarancja, że odbijemy miasto. Że na przykład w okręgu u pana Zaniewicza i pana Golca, przez to, że jest ich kilku, że być może kandydat, który jest z innej opcji w tej chwili radnym, że być może pokonamy go i będziemy mogli mieć swojego radnego. Jeżeli będziemy mieli większość w Radzie Miasta, przed nami jest piękna przyszłość dla Międzyrzeca. Dlatego dziękuję, dziękuję, że jesteście Państwo razem z nami. I czego się spodziewam? Oczywiście spodziewam się tego, że za chwilę ktoś, kto sobie również wymyślił inną strategię na Międzyrzec, jeżeli chodzi o poparcie PiS-u, może PiS za chwilę w osobie jakichś dygnitarzy będzie chciał popierać kandydatów Platformy czy innych. Tymczasem ja pokazuję, że ludzie, mieszkańcy, ci, którzy startują z list PiS-u, mają odwagę, żeby wesprzeć mnie jako posła trzech kadencji, który Prawo i Sprawiedliwość reprezentował na ziemi międzyrzeckiej. Dlatego za tą właśnie postawę, za odwagę bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę przekazać też podziękowania swoim kolegom. I zobaczcie, tak jak powiedziałem, nie obrażają się moi kandydaci z Komitetu Ponad Podziałami, bo to wyborcy wybiorą, kto ma być radnym miasta. My pokazujemy dzisiaj szeroki front, że dla dobra miasta jesteśmy w stanie ponad podziałami rozmawiać i walczyć o Państwa głosy. Zapraszam Patryka Wawrucha do nas również. Pokrótce proszę najpierw panią Iwonę jako kobietę, żeby powiedziała, z którego okręgu w dwóch zdaniach startuje i będziemy po kolei się przedstawiali i co nieco powiedzieli naszym tutaj mieszkańcom o sobie. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Pan Marcin już tak ładnie mnie przedstawił. Nazywam się Iwona Szczęch. Jestem nauczycielem języka polskiego z 38-letnim stażem na tym stanowisku. Pan Marcin jest moim uczniem. Tym bardziej jest mi bardzo miło, że jest wychowankiem szkoły podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim imienia Jana Pawła II. Ma pięknie ukształtowane wartości i w takim duchu tutaj przekazuję te wartości do Państwa, czego mam okazję bardzo często doświadczać. Idąc tutaj na to spotkanie, nie wiem jak mam mówić, Marcin, panie Marcinie, przyniosłam taki piękny dokument, który jest w moich zbiorach. Poseł na Sejm, pan Marcin Kamil Duszek, składa podziękowanie pani Iwonie Szczęch za przygotowanie uczniów, zaangażowanie oraz pomoc przy organizacji konkursu misyjnego Mam Misję. Było to 1 czerwca. Uczniowie na tym bardzo skorzystali. Ta współpraca była zawsze piękna, otwarta i bardzo sobie tę współpracę ceniłam. Dlatego wybierając tę drogę tych wartości, którą krzewi pan Marcin wśród młodzieży, no jest mi ona bardzo, bardzo bliska. Serdecznie dziękuję. Ja startuję z okręgu wyborczego numer 2. Jestem z ulicy Brzeskiej. Ci, co mnie znają, wiedzą, że jestem ogromnym społecznikiem. Tak, najpierw po przyjeździe do tego miasta było harcerstwo, PO komendanta Chówca, w szerokim zakresie działalność w Solidarności. Jestem 25 lat przewodniczącą. I powiem Państwu, że widząc Marcina jako kandydata, przypomniałam sobie, jak byłam delegatem
regionu Mazowsze i zwrócili się do mnie młodzi ludzie. Powiedzieli mi takie piękne słowa, że oni potrzebują przywódcy, żeby im się żyło lepiej. Ja myślę, że to miasto Międzyrzecz to jest piękne, piękny zakątek. Naprawdę przepiękne miasto. I chciałabym, żebyśmy wybrali takiego gospodarza, z którym będzie nam się żyło lepiej, ale przede wszystkim, żeby nie było tych blokad, żeby ten młody człowiek bez takiego ograniczenia, bez tremy, bez strachu mógł rozmawiać z naszym gospodarzem, żeby zawsze otrzymywał pomoc, bo ludziom młodym bardzo, bardzo potrzebny jest taki człowiek, który będzie ich prowadził, słuchał i pomagał. I życzę, jeżeli panie Marcinie otrzyma pan ten urząd, żeby pan ten właśnie głos młodych docenił i żeby ich poprowadził i żeby im zawsze pomagał. I tego sobie naprawdę jako nauczyciel, wychowawca gorąco życzę. I państwu, bo to są wasze dzieci, wasze wnuki, żeby miały lepiej, żeby tu się żyło lepiej tym dzieciom naszym. Dziękuję. Super, bardzo dziękujemy. Dziękuję za to ciepłe słowo. Cieszę się, że są tacy właśnie nauczyciele jak pani profesor, którzy pamiętają o tym, że byłem uczniem tej szkoły. Podczas ostatniego dużego jubileuszu niektórzy nawet zapomnieli, że poseł był uczniem w tej szkole, też ogarnęła wszystkich amnezja. Zapraszamy Tomasza Oponowicza, który również z panią Iwonką jest z tutaj naszego okręgu, z okręgu, w którym również ja mieszkam, także będę miał duży dylemat, słuchajcie. Będę musiał losować, jakoś rzucę losy, na kogo zagłosować, bo jak skreślę dwóch, to będzie głos nieważny. Więc Tomasz, zapraszamy tutaj, powiedz dwa zdania o sobie. Człowiek, który ratuje ludzkie zdrowie i życie. Człowiek, który również, tak jak pani Iwona, służy młodemu pokoleniu. Naprawdę świetni kandydaci. Proszę bardzo, oddaję głos. Dobry wieczór państwu, nazywam się Tomasz Oponowicz, kandyduję z okręgu numer 2. Pracuję ponad 30 lat w pogotowiu ratunkowym. Myślę, że część ludzi mnie zna, mnie widziało, być może komuś pomogłem, a jeżeli nie pomogłem, to mam nadzieję, że nie będę musiał pomagać. Dziękuję bardzo. Tak jest. Tomasz będzie ewentualnie pomagał jako radny miasta. To jest najważniejsze. Szanowni państwo, jeżeli nawet ktoś komuś się podwinie noga, na pewno jak będziemy mieli możliwość sprawowania władzy w naszym mieście, zagospodarujemy wasz potencjał, czy Tomasza, czy pani Iwony. Na pewno jest mnóstwo możliwości, żeby skorzystać z tego wielkiego doświadczenia. Jeżeli będzie to Rada Miasta, pięknie. Jeżeli będzie to inny obszar, tak jak powiedziałem, Rada Doradcza, czy Rada Strategiczna do rozwiązywania problemów, bo dzisiaj się straszy wszystkich wojną, konfliktem, zagrożeniem. O tym też pamiętamy. Też będą potrzebni ludzie z sektora medycznego, bezpieczeństwa, do współpracy z wojskiem, żebyśmy również też czuli się w Międzyrzecu bezpieczni i przygotowani na ewentualne zagrożenia. Zapraszam Patryka Wawrucha, zanim poproszę dalej następnych kandydatów. Patryk jest młodym człowiekiem, który startuje tutaj sojusznikiem naszego pełnomocnika finansowego Piotra Sadowskiego, skromnego człowieka, który nieraz, szanowni państwo, jak byłem w parlamencie, dawał mi łomot, co powinniśmy zrobić, żeby pomagać konkretnym grupom społecznym. Nie bał się, to jest bardzo odważny teść, jakiego masz. Także cieszę się, że i ty poszedłeś sprawy właśnie w tą stronę. Piotra zawsze podziwiałem za to, że najczęściej nasze dyskusje były takie, że był zawsze w kontrze do mnie i cieszę się, że teraz doszliśmy do takiego porozumienia, że możemy razem zmieniać Międzyrzec i taką osobą, która będzie również zmieniać Międzyrzec, mam nadzieję, jest Patryk. Parę zdań o sobie, proszę bardzo. Nazywam się Patryk Wawruch, kandyduję z okręgu numer 1. To jest osiedle tutaj domków jednorodzinnych, tak zwane Dolerowo, jak każdy zna, plus nowo powstałe bloki przy ulicy Wyszyńskiego. Pokrótce zdecydowałem się kandydować, ponieważ moja żona pochodzi z tamtych regionów, mieszkam tam już od 10 lat i widzę, chciałbym powiedzieć, jak się zmieniło, raczej się nie zmieniło nasze osiedle, ponieważ sam jestem ojcem dwójki wspaniałych synów, za chwilę już trzeciego, niedługo już za miesiąc i chciałbym dla nich też stworzyć takie bezpieczne miejsce,
A plac zabaw między innymi przydałoby się tam stworzyć po prostu takie bezpieczne miejsce dla tych dzieci, tak? Aby im to zorganizować. Też nieraz gdzieś tam się słyszało przez te lata o jakichś tam włamaniach, tak? Zresztą jak w całym Międzyrzecu. I potrzebny jest monitoring osiedlowy, żeby stworzyć to bezpieczeństwo, tak? Także liczę na Państwa głos, poparcie oczywiście naszego kandydata, pana Marcina. I dziękuję bardzo. Dzięki, Patryk. No jak w takim tempie będziesz robił te dzieci, to musimy przygotować tam duży plac zabaw, bardzo duży. Największy, szanowni Państwo, w naszym mieście. Ale dziękujemy, gratulujemy i mamy nadzieję, że dzieciątko będzie zdrowe, urodzi się zdrowe i będzie takie pogodne jak jego ojciec. Patryk ma, zwrócę uwagę na herb, który jest też przedmiotem sporu w ostatnich dniach. Gdzieś tam burmistrz nakazał mi zmianę tego herbu. Posługujemy się oznaczeniami herbowymi sprzed 2004 roku, żeby nie prowokować śpiącego tu za ścianą lwa, dzikiego kota, kocura, który pazurami złapał ten herb i uważa, że ten herb tylko jest dla niego dostępny. My tutaj widzimy, że bohaterowie, tacy jak nasi kandydaci, nie wstydzą się tego herbu. Ten herb jako mieszkańcom miasta należy nam się, możemy być z niego dumni i cieszymy się, że chcemy go w ogóle nosić. Młodym ludziom nie można zakazywać posługiwania się symboliką swojego miasta, bo to jest tworzenie, budowanie tożsamości. I tego w życiu bym nie wpadł na to, że na koniec kadencji, jakbym był burmistrzem, że wpadłbym na taki beznadziejny pomysł, żeby komuś zabraniać promocji, a zwłaszcza ludziom, którzy starają się o funkcje społeczne, o mandat zaufania, są ludźmi, którzy mają w swoim środowisku wielkie zaufanie u mieszkańców, żeby zabraniać im przypinki z herbem czy używania logo na jakimś filmie promocyjnym. To jest nie do pomyślenia. Ale cóż, tak jest. Jak to gratuluję, że macie te herby, że jesteście. Tomasz Oponowicz z okręgu drugiego już przedstawił się z panią Iwoną z okręgu drugiego. Następnie mamy zdalnie Grzegorza Łukomskiego, który również z listy Prawa i Sprawiedliwości nas popiera, ale również Mariusza Zgorzałka. Skromnego, wspaniałego, bardzo uczciwego, takiego bardzo przyjemnego i znanego wszystkim, bo wszystkim coś naprawiał, wszystkim ratował życie, wszystkim, tak jak Tomek tutaj z Pogotowia, wszystkim coś elektronicznie, kto się nie zna, zwłaszcza osobom często starszym, już takim w podeszłym wieku trochę, już też ja się do nich, do seniorów zaliczam, bo też nie zawsze sobie radzę z tą elektroniką, a tymczasem Mariusz Zgorzałek zawsze, czy dekoder, czy internet, czy wszystko jest w stanie naprawić. To trzeba mieć głowę, trzeba mieć talent, ale też trzeba mieć taką pokorę i spokój. Zobaczcie ciepło tego człowieka, serdeczność. Cieszę się, że Mariusz jest z nami na pokładzie. Proszę, Mariusz, kilka zdań o sobie. Mam 47 lat. Od przeszło 20 lat w związku małżeńskim z moją Katarzyną. Jestem też ojcem dwójki wspaniałych córek. Jedna już jest studentką psychologii w biznesie. No co, raczej mnie wszyscy kojarzą z firmą Liquid Systems. No i tyle. Prosimy o głosy. Dzięki, dzięki. Bardzo serdecznie dziękujemy Mariuszowi. Na pewno głosy będą. Kolejny na naszej liście do zwycięstwa jest Łukasz Wasiluk. Zapraszamy Łukasza do nas na scenę. Zapraszamy Łukasza do nas na scenę. Łukasz jest osobą bardzo przedsiębiorczą, kreatywną i cieszę się, że również dołączył do naszego zespołu, właśnie reprezentując też to młodsze pokolenie mieszkańców Międzyrzeca. Cieszymy się, bo poszerzamy przez to również możliwość zwycięstwa w okręgu numer 4. Bardzo trudny jest to okręg, ale mam nadzieję, że uda nam się ten okręg również, tak jak wszystkie pozostałe, odbić z rąk przeciwników politycznych. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Łukasz Wasiluk. Ja to króciutko, bo tak nie bardzo lubię przemawiać. Kandyduję z okręgu 4, czyli Piłsudskiego, Zawadki, Sienkiewicza, Ogrodowa, Stodolna, Zarówie. Urodziłem się tam, wychowałem się tam i pewnie tam umrę, ale mam bardzo dużo pomysłów. Mam bardzo dużo pomysłów, bo znam tam każdą dziurę, każdy brak studzienki
jakieś progi zwalniające, bo tam jest jak na autostradzie, więc proszę o głosy na pana Marcina, proszę o głosy na mnie, bo razem możemy zdziałać naprawdę wiele. Dziękuję. Bardzo dobre, szanowni państwo, przedstawienie się, zanim umrzemy, mamy wiele do zrobienia. Dobrze, Łukasz, powiedziałeś. Nie ma co siejeć z założonymi rękami. Wojciech Kot, to jest, proszę państwa, od którego zrobiło się zamieszanie przy zabytkach. Oczywiście wystąpiliśmy przy parafii świętego Józefa, powiedzieliśmy, Wojciech powiedział, pochwalił mnie, że Polski Ład dla zabytków, program stworzony przez polski rząd, przez większość parlamentarną, dedykowany dla parafii. Pozyskaliśmy w ten sposób jako rząd, jako większość parlamentarna, stworzyliśmy budżet na zabytki i przekierowane zostały te środki do Międzyrzeca. No i zrobiło się zamieszanie. Przecież Duszek nic nie zrobił. No to jak to? Pozyskano pieniądze na zabytki dla świętego Józefa, na remont cmentarza, na odnowienie bram wjazdowych, na zabytek, ale przecież Duszek tu nic nie zrobił. No i oczywiście oświadczenie pana dzikiego Kocura, żeby nie chwalić się sukcesami, bo to był jego wniosek, jego sukces, że te pieniądze Międzyrzec otrzymał, a nie jakiegoś tam posła, który przecież nic nie robi, tylko się po prostu w Warszawie obija. No i wystąpił Wojciech Kot w telewizji, w Biper TV. Było prawie 1 000 000 wyświetleń, no może trochę mniej, ale bardzo dużo. Pobił praktycznie nas wszystkich, wyświetlał się najczęściej. Zarzucano mu, że jak to śmiał w kościele pokazać zaczynający się remont ołtarza głównego. No i zaczęło się. I zaczęło się przypuszczenie ataku. Nie mamy się czego wstydzić, szanowni państwo. Dalej uważam, wbrew panu Zbigniewowi Kotowi, że uczestniczyłem, miałem swój udział w pozyskaniu tych środków dla parafii świętego Józefa. Był premier Morawiecki na moje zaproszenie w Międzyrzecu. Niestety nikt z władz miasta wtedy nie witał premiera rządu polskiego. Mieliśmy spotkanie przed kościołem świętego Józefa. Środki popłynęły do świętego Józefa. Program komisja wytypowała międzyrzecką parafię świętego Józefa. Był nacisk na proboszcza, by wniosek wycofał, by te pieniądze poszły gdzie indziej. Nie ugięliśmy się, namówiliśmy proboszcza z Kolimowskiego, żeby ten wniosek dalej był z potwierdzeniem nadania w Urzędzie Miasta i pieniądze dla świętego Józefa pozyskaliśmy. Właśnie dzięki takiemu człowiekowi jak Wojciech Kot, który pilnował, żebym pilnował również wszystkich procedur i żebyśmy przekonywali również proboszcza świętego Józefa, by nie dał się naciskać i nie wycofywał tego wniosku. Dzięki temu, że nie wycofał, te pieniądze trafiły do Międzyrzeca. Dzisiaj jest wielki atak, że ktoś wszedł do kościoła pochwalić się remontem. Szanowni państwo, no gdyby wszedł Wojciech do knajpy i nakręcał ludzi, namawiał młodzież do picia piwa, no to bym stwierdził, że robi źle. Ale jeżeli człowiek wchodzi do kościoła, nie wstydzi się swojej parafii, mówi o sukcesie, w którym brał udział, takiego człowieka się atakuje. To jest nie do pomyślenia, na to mojej zgody nie ma. Dlatego bardzo dziękuję Wojciechowi, że jest osobą odważną. I często mówi, że już w Międzyrzecu jest prawie jak na Białorusi. I tak trochę w kampanii jest, bo tak jak powiedziałem, ta psychoza strachu, o której mówiłem, jest duża. Niemniej jednak Wojtek przez swoją nie tylko posturę, ale i charakter tej psychozie nie ulega. To jest wielki bohater w dosłownym, w przenośni i w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jak dam radę, to może mu kiedyś dorównam. Proszę bardzo, panie Wojciechu, oddaję głos. I zapraszamy wszystkich do hurtowni sklepu elektrycznego najlepszego, żeby od razu tam robić zakupy. Pan Wojciech zawsze żartuje, że jak się opowie po którejś ze stron politycznych, to później, jakby nie daj Boże, w urzędzie rządził kto inny, to później przez 5 lat nawet nie przyjdą, za 5 zł żarówki nie kupią. Mam nadzieję, że my jako przedstawiciele, którzy będą sprawowali władzę na fotelu burmistrza i tak dalej, będziemy bardzo sprawiedliwie kupowali od wszystkich zakupy w mieście, żeby wszyscy przedsiębiorcy, od Wojciecha Kota po jego konkurencję, by zarabiali na tych zleceniach, byśmy tego nie przywozili gdzieś z zewnątrz tych towarów, tylko żebyśmy wspierali naszych lokalnych przedsiębiorców.
Gratuluję, gratuluję też wspaniałej żony, odważnej, ale też i Wojciech, który jest bardzo odważnym człowiekiem, z całą w ogóle odważną rodziną. To jest przykład odważnych kotów. To są, proszę Państwa, tak powinien wyglądać prawdziwy międzyrzecki kot. Ktoś, kto nosi nazwisko kot, tak powinien wyglądać jak Wojciech. I taką powinien postawę reprezentować. Jak Małgosia siostra, tak jak Wojciech, jak pani Marta, czy córka Aleksandra, czy syn Michał Strażak, wspaniały człowiek, też z charakterem. To są prawdziwe koty. Nie takie koty, które zabraniają noszenia herbu, tylko koty, które myślą o drugim człowieku. Proszę bardzo, Wojciech, oddaję głos. Dziękuję, panie przewodniczący. No, nie wiem, co mam dodać po takim płomiennym przemówieniu. Może powiem, że za 4 lata po pierwszej kadencji może będziesz tak samo wyglądał i tyle samo kilo ma. Dlatego może te lata będą tłuste, daj Boże. Więc trochę o mnie. Wojciech Kot, lat 54, szczęśliwy mąż żony Marty, która jest na widowni, ojciec córki Oli, Aleksandry, też jest na widowni, syna Michała, synowej Karoliny, wnuczki Marcelinki, siostry Małgorzaty z dziećmi. I cóż, no, chcę Państwa prosić, obecnych na sali, także za pośrednictwem mediów, o głos na pana Marcina, który jest, jak wszyscy wiemy, ponad podziałami. Głos na moich koleżanek i kolegów, kandydatów do rady. No i na mnie. Dziękuję. Na mnie, na prawdziwego kota, Wojciecha Kota. To jest, proszę Państwa, firma, to jest marka, to jest normalność w międzyrzeckim wydaniu. Normalny kot, normalny kot. I miejmy nadzieję, nie spokrewniony z burmistrzem, dodaję. I mam nadzieję, szanowni Państwo, że te lata będą tłuste, oczywiście, dla wszystkich mieszkańców, bo one mają być tłuste. To mają być najlepsza perspektywa rozwoju dla miasta. Gigantyczne, olbrzymie środki z KPO odblokowane, które popłyną szerokim łukiem do Międzyrzeca. Właśnie Państwo będziecie decydowali, na co te środki będą wydatkowane. Tu jeszcze wspomnę o instytucji ewentualnie takiej, o której nie mówiłem. Referendum lokalnego, konsultacji społecznych, tego, czego w Międzyrzecu brakuje. Wymyśla sobie jeden muszlę koncertową, nie ma pomysłu na pałac, nie ma pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni pałacu, nie ma pomysłu na skwerek, na centrum, na wykorzystanie tej scenki przy fontannie, a mówi się o jakichś tam muszlach koncertowych, gdzie są również oczekiwania Międzyrzecza nieco inne, więc my też takie referenda, takie konsultacje, czy przez internet, czy jak będziemy chcieli wdrażać w życie, żeby konsultować inwestycje, te główne, duże inwestycje z mieszkańcami miasta. Kolejnym naszym kandydatem po Wojciechu... O, pani Kasia, oczywiście, przeskakujemy pana Pawła i Kasia Jędruchniewicz. Zapraszamy. Fundacja W Te Pędy, człowiek sportowy, sport w Międzyrzecu zaniedbany, brakuje na autobusy, na wyjazdy, dzieciom Podlasia, pamiętam parę lat temu, odklejały się podeszwy. Rzeczy sportowe są ważne, budżet na sport musi być duży, bo w ten sposób odciągamy młodzież od narkotyków, od alkoholu, od gier, od komputerów, od komórek, właśnie przez to, że dzieci idą, młodzież idzie w sport, a Kasia jest taką osobą, która właśnie w tym sporcie również ma pewne sukcesy. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ja tak szybciutko, bo tak jak Państwo słyszycie, niestety dziecko już wzywa. Nazywam się Katarzyna Jędruchniewicz, jestem z okręgu numer 7 i proszę o głosy. Dziękuję. Dzięki Kasiu, leć, działaj. Rozwijaj naszego młodego mieszkańca, żeby mógł tu płacić podatki, żeby tu został z nami, niech podrośnie jak najszybciej. Także bardzo dziękujemy za przybycie. Paweł Sobczak, bardzo też również, tak jak Patryk Wawruch, jak Łukasz Wasiluk, jak Mariusz Zgorzałek, przedstawiciel młodego pokolenia. Paweł działa bardzo aktywnie na akordiana, na balladyny. Tam działa, tam jest aktywny. Jest też bardzo widoczny, tak jak wszyscy nasi kandydaci w swoim środowisku. Proszę bardzo, Paweł, powiedz o sobie kilka zdań.
Dobry wieczór. Tak jak Marcin powiedział, ja startuję z okręgu numer 6, Ballatyny i Kordiana. I tak jak wspomniał, już aktywnie działam też w internecie, także nie chciałbym się tutaj powtarzać, ale jedną ważną rzecz chciałem powiedzieć, bo zastanawiałem się, kiedy ostatnio były takie rekordowe wybory i sprawdziłem to w 2002 roku. To nie jest rekordowa kampania, bo wtedy było 8 kandydatów na burmistrza. Notabene rozstrzygło się to w pierwszej turze, ale było aż 137 radnych. Mówię to dlatego, bo patrzyłem też na listę i wiele osób do tej pory bierze udział w środowisku samorządowym i patrząc na ich wiek w tamtym czasie też byli młodzi. Marcin pewnie nie wie, ale ja jestem najmłodszy tutaj w drużynie i też kiedyś trzeba zacząć. Także podjąłem decyzję, jak sami Państwo widzicie, jest też tylu kandydatów, bo potrzeba zmian. Chyba każdy to widzi i dlatego odważyłem się startować, bo planuję tutaj przyszłość i chciałbym wziąć odpowiedzialność za rozwój tego miasta. Także liczę na Państwa głosy, a Wy możecie liczyć na mnie. Szanowni Państwo, rzeczywiście nie spodziewałem się, że 22 lata temu mieliśmy więcej o dwóch kandydatów na urząd burmistrza, czyli ponad 20 lat temu ktoś nas przebił. Tymczasem no, mamy prawie setkę kandydatów do Rady Miasta w tej chwili, także wtedy było 137. Także też był duży wybór. Dziękujemy Pawłowi. Jest to człowiek, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze zorganizowany, ekspert od drogownictwa, stan nawierzchni dróg, gość, który specjalizował się w systemie monitoringu tych dróg, gość, który zarządza zespołami interdyscyplinarnymi, międzynarodowymi w otoczeniu ogólnopolskim, ale też tym międzynarodowym, więc jest to młody człowiek z wielkimi sukcesami, pracujący z najlepszymi inżynierami, programistami na świecie. Za to współpracę, za to, że jesteś z nami na listach, serdecznie Ci dziękujemy, bo zarówno w obszarze informatyki, informatyzacji, ale również w tym systemie drogownictwa, bo drogi to jest to, co jest bardzo ważne w mieście Międzyrzeczpodlaski i stan tych dróg jest w niektórych miejscach fatalny, będzie nam potrzebna również osoba, która będzie takim naszym doradcą w tym obszarze. Ale nie tylko. Szanowni Państwo, w ósemce, w ósmym okręgu nie mamy nikogo. Nie mamy nikogo. Dlaczego? To jest tutaj warszawska, bloki, ten blok nauczycielski, tutaj ten teren. Dlaczego tu nikogo nie mamy? Bo jest tu człowiek z charakterem. Tak jak wszyscy nasi tu kandydaci, którzy za chwilę się pojawią na scenie i ci, którzy już na scenie stoją. Jest to Mirosław Jung, kolega Tomasza z Pogotowia. Człowiek, który jest osobą bardzo szlachetną i charakterną. Ja takich ludzi bardzo cenię, bo jest to człowiek, który się nigdy nie sprzedał władzy za to, że to czy tamto. Jest to człowiek, który idzie ze swojego komitetu. Nie chciał narażać pewnych osób na to, żeby były w jakiś sposób atakowane przez to, że on by dołączył się do nas, ale uznałem, że jest na tyle osobą szlachetną i dobrą, że nie wystawimy mu żadnego kandydata. Że będziemy w taki sposób zdecydowany promować właśnie tego człowieka, Mirosława Junga, którego serdecznie pozdrawiamy. Wiem, że też pozytywnie wypowiada się również o mnie, do ludzi. To pokazuje jego klasę, klasę tego człowieka. Dlatego nie wystawiliśmy nikogo w okręgu numer 8. Uważamy, że to jest najlepszy kandydat, który zasługuje na poparcie właśnie tutaj w okolicy. Ale w dziewiątce mamy, szanowni Państwo, wielką gwiazdę Halinę Makaruk. Zapraszamy. Szmaragdowa drużyna pielgrzymka 40 lat na trasie pielgrzymim do Matki Jasnogórskiej Pani. Szanowni Państwo, Halina Makaruk. Trzeba mieć potężne zacięcie, być osobą wspaniałą, świętą i naprawdę osobą, która zmierza do świętości, żeby 40 albo i więcej razy iść na piechotę do Częstochowy. Ci z Państwa, którzy byli, którzy chodzą, wiedzą, jak wielki to jest trud. Ja nigdy się nie odważyłem, żeby tyle kilometrów przejść, a niejednokrotnie chciałem
i zawsze coś blokowało. Ale teraz, jak zwyciężymy, pani Halinko, to pójdziemy wszyscy do Częstochowy. To już pani nas przypilnuje. Przypilnuje, żebyśmy w tej szmaragdowej, podlaskiej drużynie pielgrzymów podążali właśnie również po to, żeby podziękować za zdrowie, za życie, za to, co jest ważne. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do wieczności, a pani pokazuje, że jako osoba pogodna, wytrwała, szlachetna, zwracająca uwagę na styl mówienia, na zachowanie, na to, żebyśmy nie popełniali błędów. To jest bardzo ważne. Wszyscy powinniśmy się pouczać, żebyśmy mogli z tych błędów, które popełniamy, żebyśmy mogli szybko się wycofywać. I pani ma taką odwagę, żeby również na wiele rzeczy zwracać uwagę, a to jest wielka sztuka. Wielka sztuka, za co serdecznie dziękuję. Pani Halino, proszę parę zdań o sobie powiedzieć, o swoim okręgu. Halina Makaruk, startuję z 9 okręgu. Mam 4 córki, Kasię, Ewę, Izę, Olę. 12 wnuków, no jeden niestety ostatnio, miesiąc temu młodszy. Ale miałam tak 6 wnuków i 6 wnuczek, tak się cieszyłam, no ale... Też się cieszę, bo po prostu tak wyszło, że ja po wypadku wnuczek był w śpiące i nie obudził się. Ale jeżeli wrócę do tych pielgrzymek, to chodziłam na pielgrzymki, w ogóle za wszystkich się modliłam. Staram się teraz też, no nie mówię, że codziennie, ale często się modlę za Międzyrzec, za polską młodzież, bo jest bardzo cudowna, bo jak mi teraz wnuczek umarł, to tyle młodzieży przyszło, tyle przyjęło Komunię Świętą. I ja mówię, jeszcze Polska nie zginie. Także po prostu proszę wybrać Marcina, bo kiedyś przed laty, może około 20 lat, chciałam zajebić dziewczynie, po prostu pomóc jej taką. No i nie miałam samochodu. A jego siostra mówi, o to Marcin zawiezie, nie? Pojechaliśmy tam na wieś do dziewczyny, zawieźliśmy, a później zajechałam któryś raz z kolei, a ona mówi tak do mnie, pani zobaczy, okno mam od pana Marcina, ten pan, co pani wtedy przyjechała. A mówi, Mikołaj był, tam było 4 dzieci, po prostu dziewczyna była taka bezradna, bo tak mąż trochę taki był nie taki jak trzeba, mama to w ogóle się nią nie opiekowała i mówię, zawsze jego mam takiego, że od razu proszę bardzo, jadę i to tak blisko nie było, ale to ta dziewczyna pochodziła z Międzyrzeca. Więc zapraszam i proszę głosować na Marcina Duszka. No i oczywiście na mnie wszystkich, którzy z różnych okręgów. Znaczy, super, super. Zapraszamy pani Halinko do nas na scenę. Proszę pozostać pani Halinko z nami na scenie. Wszystkich państwa, tak jak powiedziałem, mieliśmy duży dylemat, bo propozycja o starcie do pani Haliny została skierowana właśnie po tym wydarzeniu, o którym wspomniała pani Halina, po smutnym wydarzeniu odejścia wnuczka, więc nie spodziewałem się, że pani Halina udzieli nam wsparcia, myślałem, że odmówi, a tymczasem to wsparcie właśnie przyszło, więc tym bardziej za to dziękuję. Pani Halina wspomniała o tym przykrym wydarzeniu, dlatego proszę państwa, żebyśmy wstali i uczcili chwilą ciszy wnuczka pani Haliny, naszej kandydatki. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie. Pieniądze na operację serca. Brakuje prawie 3 milionów złotych jeszcze, byśmy mogli ten grosz do grosza zebrać. Wiem, jak to jest trudne, bo niejednokrotnie realizowałem zbiórki na operację serca dzieci i wysyłaliśmy te dzieci do kliniki, do światowej sławy chirurga profesora Malca, do Niemiec. Tam w Monachium ileś operacji zrobiliśmy, te dzieci żyją. Teraz już mają po 20 może i nawet i parę lat już niektóre. Zrobiliśmy wiele tych operacji. Ta jest bardzo droga, bardzo trudna. Mało kto wierzy, że się uda, ale mam nadzieję, że się uda. Także jeżeli ktoś może, ma parę groszy, to też przy wyjściu zapraszam, zachęcam. Zbiórka na Wiktora. Zapraszamy do nas Andrzeja Tymoszuka, którego nazywamy nieformalnym rzecznikiem naszej organizacji. Jest to taki bulterier, który walczy, potrafi też zaatakować, jak trzeba to przyłożyć,
zwraca również uwagę na to, co jak ja za delikatnie prowadzę kampanię, to mówi, że słuchaj, ostrzej, powiedz to, tamto. Więc cieszymy się, że jest ktoś też taki bojowy, waleczny, ktoś, kto nas mobilizuje. Na jedno pytanie ma 10 odpowiedzi. Jak wejdzie do swojego słuchacza, to musi go odpowiednio mocno wyczerpać mu zasób tego pytania swoją niezgłębioną ilością wiedzy. I za to serdecznie dziękujemy. Człowiek bardzo pogodny ze wspaniałą żoną, która tam prawie walczy. Mam nadzieję, że za dużo nie straci klientów w zakładzie fryzjerskim przez to, że mnie broni, bo broni mnie zdecydowanie. To jest taka dzielna kobieta, waleczna, tak jak i Andrzej, z wspaniałym takim charakterem, mówieniem prawdy, nie bania się tej prawdy, za co serdecznie też przy okazji Anecie Tymoszuk dziękuję. I zachęcam, że gdyby tam jej się odbili ci klienci z fryzjerskiego przez to, że mnie wspiera, żeby przyszli nowi. Niech nowe kobiety tam zaglądają, żeby przeze mnie nie odczuła straty finansowej swojej działalności. Dziękuję ci, Andrzeju, i oddaję głos. Witam serdecznie państwa. Nazywam się Andrzej Tymoszuk, mam 48 lat. Jestem kandydatem z okręgu 10. Jak ktoś to nie wie, to jak się to mówi, tak zwane hamowo. Serdecznie tutaj chcę podziękować swojej żonie i dzieciom, córce i Bartkowi za to, że wspierają tutaj nas. Czasami walczą po prostu o Marcina, bo niektórzy, jak to się mówi, właśnie chciałbym się zwrócić tutaj jeszcze do kolegów moich i powiedzieć, bo każdy na to czekał, na to przemówienie Marcina, gdzie uświadomi ludzi, co jest prawdą, co jest nieprawdą, bo wiele było właśnie krytyki związane z tym, co on zrobił, co nie zrobił. Każdy tylko przypisuje sobie sukcesy, a jego krytykował. Teraz może dzięki transmisji na żywo, dzięki państwu, do wielu mieszkańców dotrze ta prawda, żeby może zmienili zdanie albo swoje podejście. Serdecznie dziękuję. Liczymy tutaj na głosy państwa i nie wiem, może wy kogoś przekonacie po prostu, żeby głosowali na pana Marcina, na mnie i na naszych kolegów. Dziękuję. Dziękujemy naszemu rzecznikowi. Zapraszamy Grzesia Kazimierczaka, który również otarł się o włos w jednych z ostatnich wyborów, prawie wygrał. Dzisiaj startuje też z ulicy Tuliłowskiej, z 3 maja. Wspaniały człowiek, przedsiębiorczy, pracowity, pomocny. Naprawdę takich ludzi nam trzeba. Widzę Grzegorza w zespole właśnie zarządzania zasobami, zarówno tymi komunalnymi, mieszkaniowymi, ze współpracą. Liczymy na współpracę ze spółdzielniami, żeby te drogi były szerokie, żeby były logicznie konstruowane te ciągi komunikacyjne, żeby spółdzielnie zarządzały uczciwie swoimi obiektami. I mam nadzieję, że Grzegorz z taką swoją wiedzą będzie również dla nas takim jednym z ludzi, którzy będzie nas w tym obszarze wspierał. Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Grzegorz Kazimierczak. Startuję z okręgu numer 11. Pokrótce liczę na państwa głosy i na Marcina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy, szanowni państwo, panią Anię Grudzińską, która reprezentuje ulicę Jelnicką, ulicę Radzyńską. Tutaj do centrum, bliżej parku. Jest to osoba również z młodego pokolenia, która mam nadzieję, że również będzie reprezentowała z dumą mieszkańców swojego okręgu. Dzień dobry państwu. Kandyduję z okręgu 12. Przyznam szczerze, że uległam namową Marcina tylko po to, żeby okolica, w której mieszkam, przestała być zapomniana przez miasto. Dziękuję serdecznie dla mojego męża, który mnie tutaj wspiera. No i cóż, i liczę na państwa głosy. Dziękuję. Dziękujemy, Aniu, dziękujemy. Zapraszamy Małgosię Jarosz, z którą 20 parę lat temu żeśmy zaczynali dojeżdżać do Państwowej Szkoły Zawodowej imienia Jana Pawła II. Wtedy wyśmiewane, a co to za uczelnia, co to za szkoła, ale to było okno na świat dla ludzi, którzy może niekoniecznie mieli pieniądze, żeby gdzieś studiować dalej. Pani Małgosia wtedy była pracownikiem administracyjnym. Żeśmy właśnie tam dojeżdżali na Białą Rozrządową pociągiem rano, później wracaliśmy. My jako studenci, pani Małgosia jako osoba pracująca u świętej pamięci senatora, rektora Józefa Bergiera, który zawsze nazywał mnie swoim kolegą studentem i wiele rzeczy dobrych dla rozwoju PSW zrobiliśmy. Niejednokrotnie już później jako on, jako rektor
były senator, ja jako późniejszy poseł, wcześniej jego student, niejednokrotnie jeździliśmy do ministerstw, do Ministerstwa Sportu czy Edukacji i przywoziliśmy konkretne miliony na infrastrukturę szkolną, na laboratoria, na akademik, na odkrytą pływalnię. Zawsze rektor Bergier, mimo że był osobą związaną ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, dzwonił do mnie, pytał: kolego studencie, czy pomożesz? Oczywiście, panie rektorze, że pomogę. Czy ci to nie zaszkodzi? Nieważne, panie rektorze, jedziemy po to, żeby pomagać regionowi, pomagać tutaj naszemu powiatowi, ściągać konkretne miliony złotych do Białej Podlaskiej. Pani Małgosia pracowała, pracuje teraz już w Nowej Akademii Bialskiej, zmieniła nazwę. Na pewno rektor jest z pani Małgosi dumny, że ma takiego pracownika, że miał takiego pracownika, że tacy pracownicy angażują się również w życie społeczne, polityczne swojego miasta. Za to Małgosi serdecznie dziękuję i proszę jeszcze kilka słów właśnie do państwa. Małgosia do nas skieruje. Proszę bardzo. Dobry wieczór państwu. Nazywam się Małgorzata Jarosz, startuję z okręgu numer 13. Od 25 lat pracuję w Akademii Bialskiej. Również w czasie wakacji jestem oddelegowana na Międzyrzeckie Jeziorka, w którym prowadzę, administruję cały ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni państwo, zapraszam Tadeusza Zaniewicza. Tadeusz Zaniewicz razem z nami reprezentuje i właśnie z panią Małgosią, z panem Piotrem Antoniukiem, który za chwilę wystąpi po nim, ostatni okręg. Pan Tadeusz Zaniewicz reprezentuje osiedle partyzantów. To osiedle, które najbardziej dotkliwie, zresztą jak wszyscy mieszkańcy, którzy chcą się przedostać na drugą stronę miasta, reprezentuje właśnie ulicę Partyzantów. Ma wiele ciekawych koncepcji, pomysłów i również pomysł z basenem, który mógłby być zlokalizowany gdzieś przy szkole numer 2, również pochodzi od pana Zaniewicza. Na początku, jak powiedział mi o tym basenie, to pomyślałem, że troszkę górnolotny plan, bo taki basen kosztuje kilkanaście minimum milionów złotych, jak nie grubo ponad 20, a nawet 30. Niemniej jednak uważam, że Międzyrzec Podlaski jako miasto przyszłości stać również na nowoczesną infrastrukturę. Również taką szkolną, edukacyjną, ale również taką, którą mógłby stanowić nowo powstały basen, pływalnia, która mogłaby spełnić oczekiwania naszej młodzieży, naszych mieszkańców, by nie musieli jechać do Siedlec czy do Białej, po to, żeby mogli tutaj sobie również używać, korzystać właśnie z takich form aktywności. Nie możemy się bać dużych wyzwań. Pan Zaniewicz jest taką osobą, która się tych wyzwań nie boi. Również serdecznie dziękuję, że tak jak powiedziałem, moi radni i radni z Prawa i Sprawiedliwości są ludźmi, którzy chcą odbić władzę z tych rąk, w których w tej chwili ta władza jest w swoich okręgach. I mam nadzieję, że któryś z panów tę władzę odbije i będzie radnym naszego miasta. Proszę bardzo, Tadeusz jest taką osobą bardzo merytorycznie, świetnie, inżynieryjnie, technicznie przygotowaną, by wdrażać czasem w sposób bardzo prosty dobre rozwiązania. Dobry wieczór państwu. Nazywam się Zaniewicz Tadeusz. Przepracowałem ponad 40 lat w Zrębie. Dzisiaj emeryt. Niedawno przeczytałem w internecie w swoim kierunku napisane zdanie. Co ten dziadek robi na tej liście do rady? Miał rację. Jestem dziadkiem, mam czworo wnuków. Ale to, że mam 73 lata, to nie miał racji. Nie czuję się wcale dziadkiem. Zauważam w swoim środowisku, na swojej dzielnicy, pomiędzy blokami, co prawda spółdzielczymi, ale też tam jest wiele do zrobienia i dużej pomocy ze strony Rady przy ulicy Partyzantów 10. Całe osiedle zrębowskie też jest w moim okręgu numer 14. Dlatego mówię, że nie czuję się dziadkiem, bo wiele widzę rzeczy, które trzeba, a należy
naprawdę szybko naprawić. To jest cały bałagan w tym środowisku za torze i przed torze, czyli Kościuszki, ulica Partyzantów. Wiele drobnymi sprawami można wiele naprawić i ułatwić ludziom. To, co mogę obiecać, to jest moja deklaracja, którą dzisiaj tutaj pokazuję. Ciekaw jestem tych sesji, które będzie nasz burmistrz prowadził. Oglądam te sesje teraz, choć z niesmakiem, powiem szczerze. One trwają 15 minut. Kto za, kto przeciw, kto się nie zgadza. O. Wyobraźcie sobie, jak sesje będą wyglądały, jak dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Proszę o głosy. Stronę burmistrza. I ja, tak żebym mógł cokolwiek jeszcze zdziałać, korzystając ze swego doświadczenia, które zdobyłem w Zrębie poprzez tą pracę 40-letnią, mógł jeszcze wykorzystać dla naszego miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za ten głos doświadczenia i za ten głos rozsądku, którego często brakuje. No nie spodziewałem się rzeczywiście, że można w kilkanaście, czy 20, czy 30 minut przeprowadzić sesję Rady Miasta. Wówczas można byłoby, panie Tadeuszu, taką sesję przeprowadzać w 15 czy 19 minut, jakby w mieście nie było żadnych problemów. Tymczasem miasto jest pełne zadań do realizacji, więc tym bardziej dziwi mnie takie ekspresowe tempo, przypominając sobie pracę w parlamencie, kiedy tych dni w miesiącu wypełnionych od rana do późnych godzin nocnych, a nawet porannych na posiedzeniach komisji, które się czasem kończyło o 5, 4 nad ranem, gdy zmienialiśmy nasz kraj, to nie wyobrażam sobie kilkunastominutowej pracy raz w miesiącu dla dobra mieszkańców Międzyrzeca. Oczywiście to również będziemy chcieli zmienić bardzo szybko. W tym okręgu startuje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Roman Golec, którego na początku również z panią Iwoną zaprosiłem na scenę. I bardzo się cieszę, że Roman również stara się zawalczyć o państwa głosy. Jest to człowiek, z którego wiedzy też, tak jak z pana Tadeusza, będziemy chcieli, ja będę chciał osobiście bardzo mocno skorzystać. To jest wiedza operacyjna, wiedza finansowa, wiedza, która może posłużyć przy audycie obecnego stanu budżetu naszego miasta, gdzie znajdziemy przepływy środków, które niekoniecznie są w sposób zasadny przekierowywane i wydatkowane. To jest osoba, którą każdy burmistrz, każda władza powinna mieć przy sobie. Osoba, która zna się na finansach, osoba, która potrafi być świetnym audytorem, osoba, która wychwytuje zagrożenia, błędy, która potrafi również zadbać o swoje lokalne środowisko, również w tym zakresie tej swojej misji społecznej, którą realizuje. Proszę bardzo, Roman, oddaję głos. Witam, nazywam się Roman Golec, startuję z okręgu 14, właśnie ulica Partyzantów, bloki 10, od A do H, osiedle Malarzy, Parkowa, Strażacka, też tak jak to niektórzy mówią, osiedle te zrębowskie. Z doświadczenia ostatnio pracuję w kontroli finansowej, kontroluję jednostki podległe marszałkowi województwa lubelskiego. Więc jeżeli chodzi o finanse, te działy, rozdziały, paragrafy, to nie są mi obce rzeczy i jestem w stanie rzeczywiście te cyferki, które lubię, po prostu jestem umysłem bardziej ścisłym, więc te cyferki są dla mnie proste i jasne i to się potwierdza. Przypomniałem sobie, że startowaliśmy tutaj właśnie z Marcinem Duszkiem w tej kampanii w 2010 roku i powiem szczerze, te same ulice, te same ścieżki dalej dzisiaj są do zrobienia, pomimo, że upłynęło już te kilkanaście lat. I to mieszkańcy, wsłuchując się w głos mieszkańców, oni najlepiej wiedzą, która droga, która ścieżka, która ulica powinna być pierwsza zrobiona. I powiem tak, jeżeli chodzi o środki z Polskiego Ładu, to były naprawdę proste wnioski, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości rozdawał te pieniądze dla wszystkich gmin, samorządów, bez względu na to, kto tam rządził, z jakiej opcji politycznej był,
bo traktował wszystkich mieszkańców tak samo, bo zależało na tych, bo nieważne pod jaką władzą są ci mieszkańcy, to byli mieszkańcy Polski i o to dbał rząd Prawa i Sprawiedliwości. I te wnioski naprawdę były proste i powiem tak, tu gdyby 100 milionów, proszę popatrzeć na miasta, miasteczka, gminy, które się starały i można porównać, że nawet kilkakrotnie niektóre zdobyły więcej środków. Więc druga kwestia, wnioski unijne. Też mam epizod i też pracowałem na takim punkcie informacyjnym, też funduszy europejskich. Tam dopiero są wnioski, które powiedzmy instrukcja napisania wniosku zajmuje czasami kilkadziesiąt albo sto kilkadziesiąt stron, gdzie wniosek to jest 2-3 segregatory dokumentów. I tutaj też tak jak no mi się przyszły burmistrz powiedział, że ten zespół, który będzie pracował nad pozyskiwaniem funduszy, skąd się da i gdzie się da, tak? Żeby to miasto się rozwijało jak najszybciej. I teraz powiem tak, są sprawy finansowe, które, czy powiedzmy tak jak powiedzmy budowa obwodnicy, które wymagają wielu środków, wielu milionów i to myślę, że się uda pozyskać, ale słuchajcie Państwo, są też sprawy proste, które czasami jednym zarządzeniem, jedną uchwałą da się rozwiązać i te sprawy myślę, że będą w pierwszej kolejności jak najszybciej procedowane i robione. Chociażby przykład pierwszy. Mamy piękne place zabaw w szkołach, w przedszkolach, które są zamknięte dla dzieci z osiedli, które przez płot patrzą czasami na te miejsca, dlaczego nie mogą być wykorzystywane. Mamy stołówki szkolne, gdzie tutaj patrząc na przyszłość naszych dzieci, moje już skończyły przedszkole, ale jedzą obiady z półproduktów, które dlaczego nie mogą jeść ze świeżych warzyw, zdrowych owoców i robionych na miejscu posiłku. Więc to są różne takie typy spraw, które tutaj rozmawialiśmy też właśnie z kandydatem na burmistrza Marcinem Duszkiem, że to są sprawy, które są bliskie sercu i wielu, wielu nas. Tak samo stan budynków miejskich, komunalnych, socjalnych, czy tych naszych dróg, które naprawdę niektóre są zostawione przez kilkadziesiąt lat bez żadnych zmian. Więc startuję po to, żeby ze swoją wiedzą, zaangażowaniem też pomóc i zmieniać tą naszą miejską rzeczywistość. Dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Romanowi. I szanowni państwo, tak jak teraz spokojnie, jak Roman przemawiał, przyjrzałem się tej sali, sali, na której mamy blisko 100 osób, co na spotkaniach z innymi kandydatami wydaje się rzeczą niemożliwą. Większość z państwa traktuję jako tych moich sojuszników, którzy przyszli pomóc, więc za to też przy tej okazji, tak już analizując spokojnie, państwu dziękuję. A ostatnim naszym kandydatem do Rady Miasta, proszę z tymi tabliczkami, niech wejdzie do nas i weźmie jeszcze ze dwie, żeby nam tu zrobić ładne tło, za chwilkę do ostatniego zdjęcia, jest Piotr Antoniuk, twórca hasła Ducha nie gaście, który przywiózł olbrzymią lawetę z Łukowa od mojego kolegi posła Sławomira Skwarka, olbrzymią lawetę, która stała ostatnio przy Kościele Chrystusa Króla, jak były rekolekcje i robiła mi promocję, właśnie niedaleko muralu świętego Jana Pawła II, to Piotr przywiózł tą lawetę i podpisał ją na Facebooku w relacji Ducha nie gaście. Więc serdecznie dziękuję za to hasło, hasło przewodnie, żeby ducha nie gasić. Mam nadzieję, że duch nie zostanie zagaszony zarówno we mnie, jak i w narodzie, jak i w mieszkańcach Międzyrzeca. Nie damy się jako miasto, jako mieszkańcy zagasić. Zawsze będziemy dzielnie, odważnie, z determinacją dążyć do tego, by rozwijać nasze miasto, by to miasto płonęło takim wielkim płomieniem miłości do drugiego człowieka, do tych najsłabszych, do tych najbardziej potrzebujących. I cieszę się, że z nami na pokładzie jest Piotr Antoniuk, którego poznałem już dawno temu i za każdym razem widzę, jak trzeba gdzieś pomóc, zadziałać. To jest taki człowiek, który też nigdy nie szczędzi swojego czasu, żeby ruszyć z pomocą dla drugiego człowieka. Za to przy tej okazji tak samo panu Piotrowi, jak i wszystkim moim kandydatom ze wszystkich opcji politycznych, z komitetów na tej sali serdecznie dziękuję, bo zbliżamy się już do finału, do koncertu. Nasza gwiazda, mam nadzieję, jeszcze nie zasnęła w garderobie, a jak zasnęła, to włączymy budzik i obudzimy, a tymczasem oddaję głos naszemu ostatniemu kandydatowi, który tak jak Państwo widzicie, większość z naszych kandydatów ma herby, wzięło ze sobą herby, zakazane herby przez
przez przyjaciela Gargamela, więc mamy nadzieję tutaj, że uda nam się, że nas policja nie zamknie za używanie tych herbów, że nie trafimy do ciupy przed wyborami, a jak trafimy, to mam nadzieję, Piotr, że wyjdziemy, żeby zagłosować 7 kwietnia. Proszę bardzo, Piotr Antoniuk, Zatorze. Dobry wieczór Państwu. Tak jak Marcin wspomniał, nazywam się Antoniuk Piotr. Żona Barbara, dwoje dzieci, Piotr i Maksymilian. Dlaczego startuję od Marcina Duszka? Przede wszystkim dwa słowa. Współpraca. To jest kluczowe słowo, które dzisiaj padło kilkakrotnie. I dlatego, drodzy mieszkańcy, zachęcam wszystkich, bo w jedności siła. I tak powinno wyglądać, bo jak w jedności jest siła, to możemy zrobić wszystko. Już mnie Marcin wyprzedził słowami, które miałem tak zaakcentować. Ducha nie gaście, duch jest tylko jeden i duch jest z nami. Dziękuję. Dziękuję skromnemu, wspaniałemu naszemu kandydatowi. I szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu, którzy odważyliście się przyjść dzisiaj. Mam nadzieję, że wam nie zaszkodzę tym, a jeżeli byłby jakiś atak w waszą stronę skierowany, mielibyście ponieść jakieś konsekwencje tego, że mnie wspieracie, przyjdźcie, ja wam to zwrócę 10-krotnie, żebyście wiedzieli, że w życiu nie trzeba się nikogo ani niczego obawiać, jeżeli gramy o wielkie rzeczy dla dobra naszego miasta, dla dobra naszej ojczyzny. Proszę, szanowni państwo, o ostatnie historyczne zdjęcie tej kampanii. Może, jeżeli możemy, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli. I szanowni państwo, tak jak powiedziałem, za chwilę koncert wspaniałej naszej gwiazdy jazzowej, a tymczasem już 27, wczytujcie się w informacje, które do was przekażemy, również kolejny koncert gości z Lublina, taki koncert już wyciszający, wielkopostny, bardzo nastrojowy, też tak jak dzisiaj, z piękną muzyką, z piękną aranżacją, z pięknymi, głębokimi tekstami. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić aneks do umowy na 27 w tej sali i tak jak dzisiaj pięknie nagłośnionej. Dziękuję Krzysiowi Czeczce z Białej Podlaskiej, który nagłaśnia nam dzisiejszą uroczystość. Krzysio Czeczko jest taką osobą, która jak się dowiedziała, że mamy takie wydarzenie, przyjechała do nas pomóc nam tu pięknie przystroić ten cały sprzęt. Więc mam nadzieję, że 27 Krzysztof też się pojawi, Czeczko, u nas i nagłośni nam kolejne wydarzenie i kolejne spotkanie, które mam nadzieję będzie połączone z około 2, może 2,5 godzinną debatą na temat przyszłości naszego miasta. Miasto przyszłości. Hasło kampanii, a drugie hasło: ducha nie gaście. Nazywam się Wiesław Goral, jestem tu międzyrzeczaninem od 48 lat. Moja żona jest tam z Międzyrzeca. Ale chciałem tylko powiedzieć jedno, pełne zaufanie dla pana Marcina. Jest to jedna, jedyna osoba tutaj w ogóle, która widziała naszą z żoną działalność. Prowadziliśmy tę działalność 21 lat i 10 miesięcy. Do naszego pogotowia przychodziły dzieci niechciane, zostawiane w okienkach życia, w szpitalach, noworodki, zostawiane na perorach. Ja oczywiście w tamtym roku przeszedłem na emeryturę, zamknąłem pogotowie. Było ponad 80 dzieci. Pomimo to, że na mojej ulicy mieszkał i mieszka pan burmistrz obecny, rozmawiałem z wieloma ludźmi, nawet z ministerstwa wszystkimi, ale nikt nie widział tego pogotowia. Jedną, jedyną osobą, która widziała to pogotowie, był pan Marcin. Dziękuję. Dziękuję pięknie za te słowa. Myślę, że przed nami wiele działań społecznych, charytatywnych, które będziemy
mam nadzieję, realizować właśnie z takimi ludźmi jak nasz tutaj przyjaciel, takimi ludźmi, którzy służą, zwłaszcza tym najsłabszym, tym właśnie najbardziej, tym dzieciaczkom, które potrzebują tego wsparcia. A wy to robiliście z małżonką pięknie, wspaniale, zawsze w tym domu była piękna atmosfera i można tego sobie pozazdrościć. Dziękuję.